ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Witam Państwa, witam Cię Darku i rozpoczynamy wielkie widowisko. Zaczął się mecz. Gargula. Emmanuel Sarki. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Paweł Stolarski. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. No i przejęli w ostatniej chwili. Patryk Małecki. Dobrze i przejął. Mariusz Magiera. Michał Krapek. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Groźnie. Bonoza. Ładne dośrodkowanie. Łukasz Gargula. Niebezpieczny strzał wychwycony przez bramkarza. Na Kołuma. Sobolewski. Mariusz Magiera. Małecki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Łukasz Gargula. Gargula. Może strzelać. Bunoza. Gordon Bunoza. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Mączyński. Radosław Sobolewski. Sobolewski. Mariusz Magiera. Sobolewski. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi.
Gargula. Emanuel Sarki. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Radosław Sobolewski. Mariusz Magiera. Aleksandr Szewliuki. Łukasz Gargula. Magiera. Mateusz Zachara. Brawo, ładnie piętą. Magiera. Dobra pozycja. Rezultat do przerwy 0-0. Minęła pierwsza połowa, jak tak dalej pójdzie, to drugą będą komentowali sami. Mówisz o tym, że zaśniesz? Gwizdek, przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Małecki. No i partnerzy podążają z pomocą. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Łukasz Gargula. Szaleńczy atakuje obrońca. Paweł Stolarski. Ma z kim rozegrać tę akcję. Michał Krapek. Blisko pole karne. Sarki. Patryk Małecki. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Krapek. Robczyk strzela! No i mają rzut rożny. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Była szansa rzutu rożnego, ale nie wyszło. Przybylski. Łukasz Madej. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Wciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Mączyński. Idealnie. Tam, gdzie miała trafić. No, już blisko pole karne. Mateusz Zachara. Mączyński. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. A szkoda. Nie udało się opanować piłki. Aleksandr Szewliuchin. Emanuel Sarki. Przejdzie w obronie i koniec ataku. Bramkarz mocno i daleko wybija. Paweł Stolarski. Emanuel Sarki. Emanuel Sarki. Gargula. Emanuel Sarki.
Dobre dośrodkowanie i co dalej? Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Cezary Wilk. Munoza. No, może być groźnie. Nie ma zwycięzców. 90 minut za nami i wciąż remis.